Przez Wojsko Polskie przewinęło się mnóstwo mundurów we wszelakich formach. Jak to się stało, że mundur ułański jest wykorzystywany jako strój taneczny, kojarzy się z XIX-wiecznymi dworami i zaraz obok stroju szlacheckiego jest ich symbolem? Mundury wojska w okresie Księstwa Warszawskiego najczęściej były szyte na wzór tych występujących w państwach zaborczych lub ewentualnie na wzór mundurów francuskich. Strój ułański był szyty na podobieństwo starych mundurów polskich i miał sporo elementów narodowych. Czapka była polska, wysoka, czworoboczna, w której każdy bok był okuty żółtą blaszką z białym lub złotym galonem. Po lewej stronie czapki mocowano kokardę narodową. Przy czapkach noszono sznury, czyli kordony, włóczkowe, srebrne lub złote. Nad galonem widniała blacha z numerem pułku. Każdy ułan nosił rajtuzy. I nie było to wcale ani nic dziwnego, ani nic śmiesznego. Były to zwykłe, granatowe spodnie od munduru z dwoma półcalowymi lampasami, najczęściej w kolorach wyłogów, czyli w kolorach pułku. Kurty ułanów były szyte w polskim stylu. Granatowe z kolorowymi wyłogami na piersiach, z kołnierzem zapinanym na trzy haftki i różnokolorowymi, zależnie od rangi, wypustkami, czyli wykończeniem przy wyłogach i rękawach. Pod kurtą znajdowała się biała kamizelka. Mundury ułańskie miały określoną liczbę guzików, na których był numer pułku. Na wyłogach było ich z każdej strony po 7, przy kieszeniach po 3, a na fałdach po 2. Nie taktem byłoby, gdyby oficjalnie ułani pokazywaliby się bez białych, skórzanych rękawiczek. Umundurowanie Księstwa Warszawskiego, choć na pierwszy rzut oka niekoniecznie zbyt wygodne, cieszyło się dużo większą popularnością pod tym względem niż niewiele późniejsze mundury z okresu Królestwa Kongresowego, które podobno były tak idealnie skrojone i tak dopasowane, że ciężko było w nich wchodzić po schodach. Charakterystyczny dla stroju był pendant, czyli pas przewieszony przez kurtę. Biały, skórzany, zdobiony złotymi galonami i taką klamrą. Jasną sprawą jest to, że mundury, tak dzisiaj jak i wtedy, różniły się między sobą w zależności od rangi osoby, która je nosiła i gdzie i kiedy ta osoba musiała je założyć. Te paradne były dużo bardziej ozdobne niż te mundury polowe. Mundur generalski wyróżniał się dużo większą strojnością i przepychem ozdób. Był granatowy, z granatowymi lub karmazynowymi wyłogami. Kołnierz był w nim haftowany lub zdobiony galonami, podobnie zresztą jak lampasy. Kolejny okres w dziejach polskich tylko wyjaskrawił te szczególne cechy munduru ułańskiego. Wyklarowały się też poszczególne kolory dla każdego z pułków. I tak, pułk pierwszy dostał kolor karmazynowy, drugi kolor biały, trzeci kolor żółty, a czwarty kolor niebieski. Nie mniej istotne było to, na czym każdy z pułków jeździł. Umaszczenie koni było również przypisane do każdego z nich. I tak, pierwszy jeździł na koniach gniadych, drugi na koniach siwych, trzeci na kasztanowatych, a czwarty na koniach karych. Ale to nie wszystko. Tak jak w wojsku, na każdy szczegół musiał znaleźć się jakiś przepis. Nawet zarost był przypisany do różnych formacji. Piechota chodziła z ogoloną buzią, krótkie wąsy przysługiwały strzelcom konnym, natomiast dłuższe wąsy mogli nosić ułani. Czymże byłby mazur ułański bez czarującej partnerki? Kobiety na przełomie XVIII i XIX wieku garściami czerpały z mody zachodniej. Jednym z takich trendów były suknie w stylu empire, dziś popularnie zwane empirkami. Ta wylansowana we Francji podczas rewolucji moda porzucała wielkie stelaże i ciasne gorsety w niepamięć, w zamian stawiając na lekkość, zwiewność i prostą formę. Inspirowane starożytnymi ubraniami rzymskimi, greckimi i egipskimi suknie były długie, miały charakterystycznie podwyższoną talię,
okrągły, głęboki dekolt i krótkie rękawy. Używano materiałów jasnych, delikatnych, zdobionych koronkami, z których często formowano niewielki tren. Całej kreacji dopełniał szal. Delikatny, często kaszmirowy, snujący się za lekką, kobiecą sylwetką, niczym zjawa. Ułani, zaraz po husarii, są najbardziej charakterystyczną jednostką polskiej kawalerii. Ich waleczne czyny przeszły do historii, a o ułańskiej fantazji i pięknych, przystojnych chłopcach do dziś słuchamy w pieśniach patriotycznych i ludowych. Nic w tym dziwnego, że uwielbiamy oglądać ich na scenie.